Na budowie szkoły i przedszkola w Przybysławicach trwają prace wykończeniowe. Pojawiła się już ścianka wspinaczkowa w sali gimnastycznej. Montowane są sufity podwieszane, malowane i flizowane są wnętrza. Równocześnie trwają prace w otoczeniu budynku, m.in. prace drogowe. Inwestycja rozpoczęta w maju 2019 roku według umowy powinna zakończyć się w lipcu 2021 roku. Wartość inwestycji to prawie 40 milionów złotych. Zakończono główną część projektu budowy kanalizacji Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Zielonki, czwarty etap. Trwa jeszcze budowa prawie kilometrowego odcinka kanalizacji w ulicy Długopolskiej w Zielonkach. Niedługo w fazę realizacji wejdzie rozszerzenie tego projektu POIŚ. Przy obiektach Towarzystwa Sportowego Węgrzce budowana jest namiotowa hala sportowa o drewnianej konstrukcji wewnątrz z boiskiem, szatniami oraz zapleczem sanitarnym. Konstrukcja hali jest już gotowa i przykryta PCV. Trwają prace wewnątrz hali. Koszt budowy to prawie 2,5 miliona złotych. Dwudziestego października podpisano umowę na budowę wielofunkcyjnego budynku dla osiedla Łokietka oraz zagospodarowanie terenu na usługi sportu i rekreacji. Na działce między ulicą Lawendową a ulicą Na Piaski w Zielonkach zaplanowano m.in. boisko, plac zabaw, górkę saneczkową i teren do rekreacji z alejkami. Z 12 listopada podpisano umowę na budowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bosutowie. Budynek o powierzchni użytkowej 372,5 m kwadratowego zostanie wybudowany do kwietnia 2022 roku. Powstał plac zabaw w Przybysławicach. Na terenie rekreacyjnym w przyszłym roku pojawią się jeszcze altanka i siłownia zewnętrzna. Gmina ukończyła pierwszą z inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. W Koszkwi, w sąsiedztwie szkoły i bazy harcerskiej, przebudowany został most, poszerzona droga gminna i wybudowany chodnik. Uroczyste otwarcie z udziałem ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka miało miejsce 21 września. Z tego samego funduszu dofinansowana jest budowa drogi, która m.in. ułatwi mieszkańcom Dziekanowic dotarcie do ośrodka zdrowia w Batowicach. Połączona będzie z drogą powiatową.
przeniesiono zatokę autobusową i przejście dla pieszych na drodze powiatowej, które uzupełniono o aktywne oznakowanie, oświetlenie oraz pasy akustyczne. Od sierpnia funkcjonuje nowa pętla autobusowa na ulicy Ojcowskiej w Pękowicach. Zainstalowano tam pierwszą w gminie Zielonki samoobsługową stację naprawy rowerów. Niedawno w ramach przebudowy dróg w gminie Zielonki 2 powstał też nowy chodnik przy ulicy na Podskalu w Zielonkach. Na terenie gminy Zielonki Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad realizuje budowę północnej obwodnicy Krakowa. Również Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego buduje trzy ronda, łącznik i wiadukt drogowy w Batowicach. Inwestycje drogowe mogą wiązać się z utrudnieniami w ruchu. Prosimy śledzić komunikaty, które staramy się również przekazywać za pośrednictwem strony zielonki.pl.